tysiące dzieci z podróżkowych kół rzeńcowych. Zapraszamy, dziękujemy już teraz za pomoc w organizowaniu się. Tak, tak, że widzicie Państwo, że wszystko się kręci w głowie. Ludzie są nieszczerzy i dlatego tak nikomu na niczym nie zależy. Ludzie są nieszczerzy, nikomu na niczym nie zależy. Tak, gdy nadaje nasze radio. To dobrze. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Tak. Z Panem Bogiem. O, dzieci to już powinny prawie spać. Z Wami, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ty masz na imię, przedstaw nam się. Hania. I gdzie Ty mieszkasz, w jakiej miejscowości? Pod Gębowa. A powiedz, co Tobie się dzisiaj udało dobrego zrobić? Czy co robiłaś dzisiaj? Pewnie w szkole byłaś? Chciałabym się pomodlić za całą moją rodzinę, za Radio Maryja i za wszystkich chorych. Dobrze, modlimy się razem z Tobą. Proszę Cię bardzo. Maryja, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi, Tyś świata królową, Tyś gwiazdą na niebie, lecz zwiedziesz Ty Jezusa wieczny tron. Maryja, Haniu, bardzo dziękuję. Tak na początku pytałem, co dziś dobrego robiłaś. Powiedz mi, byłaś w szkole? Byłam. I co dobrego zrobiłaś? Bo nieraz tak się wieczorem pytamy, co ja dobrego zrobiłem? Jak ja się zachowywałem? A u Ciebie jak to było? Bawiłam się z koleżankami. Mhm. Dobrze rozwiązałam zadania. O, no to gratulacje. A jaki przedmiot najbardziej lubisz? Wszystkie przedmioty, które mam. A, no to bardzo dobrze. No to niech tak będzie, bo pewnie co roku będą dochodziły nowe. To życzę Ci, żebyś lubiła każdy kolejny przedmiot, którego się będziesz uczyła. Dziękuję Ci, Haniu. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ty masz na imię? Gabrysia, mam 11 lat, mam z Zabłędy koło Tuchowa. O, to ty rośniesz, Gabrysiu. To kiedyś miałaś 8, a teraz już masz 11. Tak. Jak się czujesz, jak tak rośniesz i lat przybywa? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No to modlimy się z Tobą, a dziś za kogo? Za całą rodzinę, ze zmarłą babcię Kawkową, panią Kerelkę, siostrę Jadwigę, księdza katechetę, księdza prowadzącego, babcię w Czanie, gdzie chorych i cierpiących, ze zmarłych z mojej rodziny, za Radio Maryja i Telewizję Trwam, koleżanki i kolegów. Pięknie. To proszę Cię bardzo, modlimy się teraz z Tobą. Jeszcze chcę wędzoną, kiedy klękam przed Tobą, czuję Twą boską moc. I każdego dnia, Panie, noszę śmiechę, błaganie. Każdej nocy się modlę do Ciebie, więc wysłuchaj me prośby, uczysz moje wołanie. I błogosław, błogosław mnie, Panie. No jest tak bezpiecznie, tu Ty jesteś Ty. Serce i duszę czuję, to Pan mój, to jest Bóg. Gabrysiu, bardzo dziękuję. Powiedz mi, często chodzisz do Komunii Świętej? Tak. Bo niedawno przyjęłaś już, chociaż to chwila jest, prawda, przyjęłaś Pana Jezusa i pilnujesz, tak, żeby mieć zawsze otwarte serce dla Pana Jezusa. Tak. No to niech tak będzie. To wszystkiego dobrego dla Ciebie, dobrej nocy, jeszcze dobrego tygodnia. Z Panem Bogiem. Z
Dziękuję z Panem Bogiem. Bardzo proszę, telewizja Trwam, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Twoje imię? Maja. Maju, co u Ciebie? Wszystko dobrze. Wszystko dobrze. No to niech tak się rozdzieje w naszym życiu. Modlimy się za kogo? Za całą rodzinę, za zmarłych, za chorych, za wszystkich księży i siostry z parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie, za Radio Maryja i Telewizję Trwam oraz za ojca prowadzącego. Modlę się to za Twoją rodzinę i za Waszą wspólnotę parafialną. Proszę Cię bardzo, modlimy się razem. Pomnij o najdobrotliwsza Panno Maryjo, iż od wieków nie słyszano, aby ktokolwiek, uciekając się do Ciebie, Twojej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być przez Ciebie opuszczony, tą ufnością ożywiony. O Panno Nastanna mi i Matko, biegną do Ciebie, przychodzą do Ciebie, stawam przed Tobą jako grzeszny człowiek, drżąc i wzdychając. Niech Ci o Matko słowa, gardzi słowami naszymi, ale i usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen. Przez Twoje święte panieństwo, niepokalane poczęcie, o Najświętsza Panno Maryjo, oczyść serce, ciało, duszę moją. Amen. Bardzo dziękuję, Maju, za Twoją modlitwę. Do usłyszenia i do zobaczenia, co? Z Panem Bogiem. To jeszcze może jeden telefon. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Ty masz na imię? Mateusz. Mateusz, za kogo się modlimy? Za mamę, za Radio Maryja, za telewizję Trwam, za rodziców chrzestnych i za ciocię i za wszystkich zmarłych, za zmarłego tatę, za zmarłego brata i za babcię. Odmówimy razem, bo nie ma pieniędzy i po prostu poza tym nie powiedziałeś mi, gdzie jesteś, co robisz, nie powiedziałeś mi, na co te pieniądze, żebrzesz, czy to jak Zelewski do worka, trzeba, nie potrzeba, Zelewski wysyła dalej, przychodzi. I odczuć nam nasze winy, jako i my odsuszamy naszym winowajcom, i nie musi nas na pokuszenie, ale nas spasz od złego. Amen. Mateuszu, bardzo dziękuję za modlitwę, za Twój telefon. Wszystkiego dobrego też dla Ciebie, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Drogie dzieci, dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony czas. Pamiętajcie o porannej, o wieczornej modlitwie, o tym, żeby też Bogu dziękować za to, że możecie się uczyć, za każdy posiłek, nawet najmniejszą kanapkę. I to nam pomoże też się dzielić z drugim dobrem. A na tę noc niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Życzę dobrej, spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. Witam Państwa i zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Resort edukacji nie zwalnia. Ministerstwo cały czas pracuje nad efektywnym wdrażaniem reformy edukacji, która ma odbudować polskie szkolnictwo. Tym zmianom sprzeciwiają się środowiska zgromadzone przez zewnątrz. Przeciwnicy reformy edukacji wciąż liczą na referendum w tej sprawie. W Sejmie przeprowadzane są analizy formalno-prawne wniosku referendalnego w sprawie reformy. Przedstawiciele inicjatywy obywatelskiej złożyli w Sejmie ponad 920 tysięcy podpisów. Zweryfikowano już ponad 560 tysięcy podpisów, ale to nie koniec prac kancelaryjnych, mówi Andrzej Grzegżółka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu. Przez odpowiednich prawników, przez specjalistów pod kątem formalnym. Jest analizowana dokumentacja. Czas na to jest do 18 maja. Na referendum może być już za późno. Reforma jest już na etapie zaawansowanym, mówi wiceminister Maciej Kopeć. Mamy szereg decyzji, które były głęboko konsultowane i rozporządzeń aktów wykonawczych do nowych przepisów, czyli do prawa oświatowego. One albo już zostały podpisane przez minister edukacji narodowej lub w najbliższym czasie będą podpisane.
wysylane, czyli ten proces jest mocno już, bym powiedział, bliski zakończenia. 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum. Taki system oświatowy wprowadza rząd Prawa i Sprawiedliwości. Po rocznej debacie, dyskusjach, konsultacjach społecznych wiemy, że podstawy programowe, że ramowe plany nauczania odpowiadają potrzebom społecznym. Reforma to nie tylko likwidacja gimnazjów, to odbudowanie zniszczonego szkolnictwa zawodowego, na co czekają rynki, ale także wzmocnienie opieki zdrowotnej nad uczniami i zmiany w programie nauczania. Gimnazje przygotowywały głównie do zaliczania testów, w niedostateczny sposób poszerzały wiedzę ogólną, nie uprawniały samodzielnego myślenia i oceny rzeczywistości, podkreśla pedagog dr Tomasz Sturo. Taką przestrzenią sprawdzającą, co weryfikującą, były chociażby wyższe uczelnie, gdzie wykładowcy od lat alarmowali o zatrważającym spadku wiedzy, jakiejś kultury intelektualnej i umiejętności analizy rzeczywistości. Dla Katarzyny Lubnauer z Nowoczesnej gimnazja powinny pozostać. Polska szkoła wymaga reformy, ale nie wymaga reformy strukturalnych, bo akurat gimnazja się sprawdziły. Ocenianie reformy edukacji na obecnym etapie ma charakter wyłącznie polityczny, dlatego trzeba poznać pierwszy efekt, mówi profesor Piotr Jaroszyński. Tak, żeby środowisko oddolnie, kiedy to będzie wchodziło w życie, miało możliwość modyfikacji programu pod kątem skuteczności wychowania i kształcenia młodego człowieka. Dlatego też dla Łukasza Słoniowskiego, przewodniczącego Komisji Edukacyjnej w Krakowie, chaos, który nikomu nie służy. One nie są w trosce o oświatę, one raczej pogłębiają ten problem i próbują budować na kłopotach, jakie przy prowadzeniu tego rodzaju reformy są właściwie nieuniknione, jakie powinniśmy wszyscy razem starać się rozwiązywać, a nie powiększać. Wdrażana przez resort edukacji reforma z każdym dniem staje się faktem przed ministerstwem. A tu się powiększa problemy, no ktoś mnie prosi o pieniądze, a tu są zaległości za ręce, ty mobajla. Nowy rok szkolny. No, niestety. Dobra koniunktura. Dzieci głupie, to jest. W 2017 roku Główny Urząd Statystyczny poinformował o wstępnym wzroście produktu krajowego brutto w pierwszym kwartale tego roku o 4 punkty procentowe w stosunku do pierwszego kwartału roku ubiegłego. A to nie koniec pozytywnych informacji. Początek 2017 roku obfituje w ważne zmiany gospodarcze wpływające na jakość życia polskich obywateli. Według resortu pracy w ubiegłym miesiącu stopa bezrobocia spadła do poziomu najniższego od 26 lat i wyniosła 7,7%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w skali roku w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w marcu o 5,2%. Natomiast wpływy z podatku VAT za 4 miesiące bieżącego roku wyniosły 56 miliardów 800 tysięcy złotych i były wyższe o prawie 33% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ale wzrost PKB nie przychodzi jedynie z podatku VAT, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Szewczak. Również i z CIT-u, z PIT-u, z akcyzy, to może być około 4 miliardów również wpływu w tym roku, w całym roku z podatków od banków i instytucji finansowych. To nie koniec dobrych informacji, przekonuje ekonomista Marian Szołucha. Cieszyć powinien nas wzrost urodzeń nowych, młodych Polaków. Cieszyć powinna nas wreszcie redukująca się w oczach, topniejąca wprost skala ubóstwa w naszym kraju, bo to wskaźniki społeczne powinny być na właściwym horyzoncie całej polityki gospodarczej. Agencja Moody's podniosła perspektywę ratingu dla Polski z negatywnej do stabilnej, co wskazuje na pozytywne zmiany w polskiej gospodarce, mówi minister finansów Mateusz Morawiecki. Ona zwróciła uwagę na to, że nasz plan odpowiedzialnego rozwoju wyraźnie zaczął działać, zaczął przynosić efekty i wskazują na to, że jesteśmy gospodarką w stanie równowagi. Rosnące wskaźniki gospodarcze Polski wpływają na większe zainteresowanie zagranicznych inwestorów, podkreśla premier Beata Szydło. Warto o tym mówić, dlatego że polska gospodarka świetnie się rozwija. Są nie tylko bardzo dobre wyniki, nie tylko dobra perspektywa, ale również mogę Państwu powiedzieć, że jest duże zainteresowanie współpracą gospodarczą z Polski i to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra wiadomość. Takie zainteresowanie potwierdzają statystyki. W ubiegłym roku wartość inwestycji zagranicznych wzrosła o 75%. Była wiceminister finansów.
Finansów Izabela Leszczyna uważa jednak, że obecny wzrost PKB jest efektem polityki rządów PO-PSL. Jeśli ruszyły inwestycje, a musiały ruszyć, bo przecież te miliardy euro Platforma Obywatelska z Unii Europejskiej jednak zabezpieczyła dla Polski, to musimy mieć wzrost PKB. Krótko komentuje te słowa poseł Kukiz 15 Robert Mordak. Sukces ma wielu ojców, tak jak mówi przysłowie. I każdy będzie sobie chciał przywłaszczyć jakieś dobre wieści związane z naszą gospodarką. Doktor Lechiańczuk wprost wskazuje na przyczynę takich zmian gospodarczych. To jest efekt prowadzonej polityki gospodarczej przez ministra Morawieckiego i szerzej przez rząd Beaty Szydło, polegające na tym, że właśnie została zastosowana polityka interwencjonizmu państwowego w gospodarkę w odróżnieniu od tego liberalizmu, z którym mieliśmy do czynienia dotychczas. Prognoza rządu przewiduje, że wzrost PKB na cały 2017 rok wyniesie 3,6%. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Caritasem wprowadza Konsultacje Plus. Cykl konferencji i warsztatów tematycznych to udoskonalenie programu Za życiem. Celem konsultacji jest społeczne opiniowanie zmiany ustaw związanych z wdrażaniem projektu wspierającego polskie rodziny i osoby niepełnosprawne. Za życiem to program wspierający rodziny, w których ma urodzić się chore dziecko. Funkcjonuje on od stycznia, ale rząd chce go nieco znowelizować. Ma być rozszerzone wsparcie dla kobiet w ciąży oraz szerszy zakres usług rehabilitacyjnych dla chorego dziecka. Zmiany przewidują budowę mieszkań dla niepełnosprawnych. Program Za życiem proponuje szeroką gamę wsparcia rodzinom i dzieciom niepełnosprawnym, opiekunom też dzieci niepełnosprawnych. Dzisiaj rozpoczęły się konsultacje, które prowadzi Caritas razem z resortem. Mówi minister rodziny Elżbieta Rafalska. Resort w sprawie zmian w programie rozpoczął konsultacje. To 16 regionalnych konferencji oraz 2 ogólnopolskie, połączone z warsztatami tematycznymi. Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mówi, że cykl konsultacji społecznych to zapytanie obywateli, jakie dodatkowe zmiany powinny znaleźć się w projekcie Za życiem. Tematyka spotkań poruszać będzie kwestie związane z sytuacją osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Chcemy, żeby każda osoba niepełnosprawna, każda osoba, które te zmiany będą dotyczyć, mogła się wypowiedzieć, mogła wziąć udział w tych konsultacjach. Ministerstwo, przygotowując zmiany, chce zaproponować m.in. aktywizację zawodową opiekunów osób niepełnosprawnych, na co rząd ma przeznaczyć w tym roku 23 miliony złotych. Mówiąc o ustawach, mówimy w tej chwili głównie o ustawie o pomocy społecznej i o ustawie o instytucjach, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W drugiej połowie roku chcemy wprowadzić cały duży pakiet zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Budowane są także mieszkania chronione, treningowe i wspomagane. Celem jest utworzenie 50 mieszkań rocznie dla 500 osób. Minister Rafalska podkreśla, że stwarzaniem warunków mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych powinny zajmować się samorządy. Chcielibyśmy, żeby samorządy takie warunki dla pobytu treningowego i wspomaganego osobom niepełnosprawnym stwarzały. My deklarujemy na pewnym poziomie wsparcie ze strony budżetu państwa. Taki program wymaga trochę czasu, akceptacji ze strony samorządów. Resort rodziny wprowadza również program opieki wytchnieniowej, który ma zapewniać rodzinom pomoc w opiece nad niepełnosprawnym. Zwiększony zostanie też dostęp do środowiskowych domów samopomocy. Ministerstwo dodaje, że zmian może być jeszcze więcej. Projekty Za życiem mają ulepszyć propozycje obywateli. Cykl konsultacji potrwa do marca 2018 roku. W Warszawie rozpoczął się dwudniowy szczyt przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej poświęcony bezpieczeństwie regionu, współpracy w zakresie infrastruktury oraz budowaniu roli parlamentów narodowych. Dziś z uczestnikami szczytu spotkał się prezydent Andrzej Duda. Jutro delegacje poszczególnych państw zostaną oficjalnie powitane przez marszałków Sejmu i Senatu. Ta współpraca, właśnie współpraca międzynarodowa tutaj w naszej części świata, w naszej części Europy, stała się dla mnie od samego początku jednym z priorytetów mojej prezydentury. To dlatego właśnie wspólnie z panią prezydent Chorwacji, z panią Kolindą Grabar-Kitarović podjąłem coś, co nazwaliśmy inicjatywą współpracy państw Trójmorza, państw położonych pomiędzy Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym,
a Adriatykiem. Dzisiaj jednym z naszych największych zadań i największych obowiązków jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa. Tego, czego nasze społeczeństwa we wszystkich naszych krajach tak ogromnie oczekują. Wszyscy mamy świadomość, że jest wiele niepokojów, mamy naruszenia integralności terytorialnej państw, mamy niestety agresję, mamy w związku z tym także w efekcie i zamrożone konflikty. To problem Ukrainy, to problem Gruzji, Mołdawii, Armenii, Azerbejdżanu, ale to także problem niepokojów na Bałkanach. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej Mediany w same problemy, jak Państwo widzą, same problemy. Dniowego wydarzenia studenci uczelni wraz z wykładowcami promują naukę. Trzeba będzie chyba tych Żydów do Izraela przepędzić, żeby bez lichwy. Nie płacić im lichwy, niech spieprzają. Chyba trzeba będzie, bo to wiesz. Języka mają na celu przede wszystkim zaprezentowanie historii. Kto to nam namieszał, kto to nabruździł, kto to narozrabiał. Krajów, w których języki wykładane są nauczane w naszych uczelniach, więc jest to język angielski, hiszpański, niemiecki oraz również nie brakuje języka starożytnych Rzymian, a mianowicie łaciny. Mówi kierownik studium języków obcych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Dorota Hoffman. Jak ważna jest nauka języków obcych, doskonale wiedzą uczestnicy programu Erasmus. Studenci spotkali się z osobami, które miniony semestr lub ostatnie wakacje spędzili na nauce lub praktykach za granicą. Pojechałam na praktyki z Erasmusem do Czech. Praktyki. Do firmy Free Brothers Productions. To jest firma, która zajmuje się produkcją filmową. Jakieś takie fajne zdjęcia pokazaliśmy z pracy na planie. Z tego, jak na przykład jechaliśmy na lawecie, autem pędzącym, co prawda. I głównie opowiadaliśmy o zadaniach. Bo też... Dni Kultury Języka podoba. Kolejny dzień upłynie pod znakiem filmu oraz kuchni zagranicznych. Studenci zaprezentują krótkometrażowy film akcji. Będą mogli sprawdzić także swoją wiedzę w specjalnym quizie. A na koniec degustacja tradycyjnych dań kuchni angielskiej, niemieckiej i hiszpańskiej oraz wspólna modlitwa. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk grozi Polsce sankcjami, jeżeli nasz kraj do czerwca w ramach programu relokacji nie przyjmie uchodźców. Nie ma w tej chwili możliwości, by do Polski byli przyjmowani uchodźcy, mówi premier Beata Szydło. On to ci rozpędził. Prawo i Sprawiedliwość od początku jest przeciwne przyjmowaniu uchodźców do naszego kraju. Komisja Europejska postanowiła... Co ten Tusk tak się rozpędził? On chyba chce zakryć swoją winę. Jeśli kraje te nie wezmą udziału w przymusowej relokacji uchodźców. Polskie stanowisko w tej sprawie jest niezmienne. Nie ma na to zgody, mówi szefowa Rady Ministrów Beata Szydło. Nie ma w tej chwili możliwości, aby do Polski byli przyjmowani uchodźcy i na pewno nie zgodzimy się na narzucanie Polsce ani innym krajom członkowskim jakichkolwiek przymusowych kwot. My chcemy pomagać i robimy to. Niesiemy pomoc humanitarną tam, gdzie ludzie jej potrzebują i oczekują. Zwiększamy pomoc humanitarną w porównaniu do poprzedniego rządu znacząco. Relokacja będzie gorsza niż nałożone kary, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Pamiętajmy o zamachach terrorystycznych. W zasadzie w większych państwach Unii Europejskiej są one niestety faktem. Pamiętajmy, że zaczynali właśnie od stosunkowo nielicznych społeczności muzułmańskich, które teraz są bardzo liczne. Pamiętajmy o tym, że to jest problem zachodu Europy, dlatego że te państwa miały swego czasu kolonie. One korzystały z bogactwa Afryki czy Azji. To są rachunki, które były zaciągane przez tamte państwa, a dziś jest próba przerzucenia spłaty tych rachunków na, również na Polskę. Europoseł profesor Mirosław Piotrowski zwraca uwagę na fakt, że czas, w którym Komisja Europejska ponownie podjęła temat relokacji uchodźców, nie jest przypadkowy. Zwycięstwo Emmanuela wiatr w żagle euroentuzjastów i euroszaleńców. Próbują znów wymachiwać szabelką, szantażując kraje, które odmawiają przyjmowania uchodźców. Uważają, że są na fali po porażkach wyborczych eurokrytyków w Austrii, Holandii i we Francji.
już zapomnieli, że około 40% Francuzów ciągle chce opuścić Unię Europejską i to głównie z powodu jej polityki migracyjnej. Wiele krajów Unii Europejskiej obawia się i sprzeciwia migracyjnemu szaleństwu, więc rząd polski też nie powinien ustępować. Komisja Europejska oskarżyła 3 kraje o granie na zwłokę: Polskę, Węgry i Austrię. Okazuje się, że Litwa także nie wywiąże się ze zobowiązań narzuconych przez Unię. W sumie rząd litewski przyjął 276 migrantów z 1100 przymusowo narzuconych. Nie ma podstawy prawnej, żeby grozić Polsce, Austrii, Węgrom sankcjami, a Litwa popiera te kraje właśnie, bo absolutna większość społeczeństwa nie zgadza się na przyjmowanie zarobkowiczów, czyli ekonomicznych emigrantów, bo to po prostu zagraża naszym krajom i w sensie socjalnym, ale też w sensie cywilizacyjnym. Rozumiemy, że taka islamizacja Europy na pewno będzie działała przeciwko korzeniom chrześcijańskim Europy, tak więc w Litwie tylko liberalowie popierają taki kierunek, natomiast absolutna większość społeczności i polityków tego nie popiera. Mówi europoseł z Litwy Waldemar Tomaszewski. Czechy już od blisko roku nie prowadzą relokacji, za co też zostały skarcone przez Komisję Europejską. It should be up. Myślę, że każdy kraj powinien sam decydować o tym, kogo przyjmuje i ilu to ma być uchodźców. Czechy, Węgry i Polska są zmęczone ignorowaniem ich decyzji w sprawie relokacji uchodźców. Straszą nas sankcjami. Absolutnie nie zgadzam się z taką polityką i z takimi politykami. Mówi europoseł z Czech Petr Mach. Decyzja o przymusowej relokacji uchodźców została podjęta przez kraje członkowskie w momencie ogromnego kryzysu. Zasada dobrowolności nie zdała egzaminu, a sytuacja nie poprawiła się. Polska jako jeden z nielicznych krajów bez względu na okoliczności unijne będzie chronić suwerennego prawa. Ze Strasburga dla Informacji Dnia Violetta Czarnomska. I w tym wydaniu to wszystkie informacje. Ponownie z Państwem spotkam się tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Zachmurzenie małe, lokalnie umiarkowane. Temperatura minimalna na zachodzie kraju od 10 do 13 stopni. Na wschodzie od 6 do 11 stopni. W dolinach karpackich od 3 do 7 stopni. Wiatr słaby na wybrzeżu umiarkowany, południowo-wschodni. Jutro w Warszawie zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, na krańcach północno-wschodnich początkowo duże. Temperatura maksymalna od 21 stopni na wschodzie do 26 na zachodzie, w dolinach karpackich od 19 do 21 stopni. Wiatr słaby w zachodniej części kraju i w centrum, okresami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie powoli spadać. Maria, zawsze dziewica. Chcemy razem, rozważając tajemnicę chwalebne Różańca Świętego, modlić się o pokój na świecie, za naszą ojczyznę, o obronę niepoczętych, nienarodzonych, szczególnie zagrożonych pod sercem matek, za chorych, cierpiących i samotnych. Modlimy się o łaskę uzdrowienia dla ojca Jana Króla, potrzebne łaski dla jego mamy,
o uzdrowienie z choroby dla pani Michaliny, mamy ojca Janusza, za małą Anię i jej rodziców, dla Ani o łaskę życia, o łaskę zdrowia, za Radio Maria, rodzinę Radio Maria, ofiarodawców, współpracowników, przyjaciół, nieprzyjaciół i w tych wszystkich intencjach, które mamy w sercu, z którymi do tej modlitwy razem stajemy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Najpiękniejszy poranek i wschód słońca w dziejach świata. Wieczyste zaślubiny życia z odwieczną miłością z każdym z nas. Jezus żyje i mówi, nie bójcie się, to ja jestem. Maryjo, niech każdy nasz dzień będzie zmartwychwstaniem, powstaniem z grzechu do życia z Jezusem. On się do Boga nie modli, on do jakiejś Maryi się modli, do kobiety, kult kobiety. Gdzie ten Bóg? Nawet nie ma imienia Bożego. Państwo zobaczą, jakie to diabelstwo. No. Ojcze jest, ojcze, jakie jest imię, a jakie jest imię, no jakie, gdzie? Ojej, ojej, to tak jakby ona mówiła to z pamięci, żeby aby tylko powiedzieć, ale co w tej treści się mieści, to ją to nie interesuje. No i właśnie o to chodzi diabłu. Wszystko, formułka, wypowiedziane, wyszczekane, że tak powiem. No ale bez uczucia, bez wiedzy, bez sensu, bez zrozumienia. Tak. Jakie jest jego imię, mówi psalm, czy wiesz?